zapraszam na pierwsze dwie konferencje. Zapraszam na Gagę Harms. Współprzewodniczącą Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. Wczoraj spotykała się z panem Tuskiem i panem Tuskiem w sprawie prezydencji Polski. Dzisiaj zgłosimy naszej konferencji. Serdecznie zapraszam. With the government and the prime minister and the president of Poland,
And we talked in all meetings also about energy and nuclear. My impression was in Poland, everybody believed that around the world there is such a thing like the nuclear renaissance, and Poland is among the very few countries without nuclear power. Buonasera, sono Marco, sono il giorno, premiera, presidente. Sono giunta a questa giustizia di dare già una diciamo giustizia di fare la cura di questa cosa buona, si è parlato di popolare, e già quando si è diventati in questo caso popolare, e la ragione di oggi non è chiara. Fact is that only few countries in the world are really using nuclear power. Only 30 countries worldwide have a nuclear, so-called civil nuclear program. Fakty są takie, że nieliczne kraje korzystają z energii nuklearnej. 30 państw ma cywilne programy nuklearne. And in fact, the number of reactors of reactors working, this number of reactors is going down. Liczba reaktorów, które są obecnie w użytku, spada. I will give you two reasons for this. First reason, so the biggest nuclear country is the United States of America. Są podobne powody. Największe państwa, które najlepsze to wykorzysta z energii atomowej, są Stany Zjednoczone. In the United States of America, there has been no new build since the year 1979. Stany Zjednoczone nie zbudowały żadnego nowego reaktora od 1979 roku. Harrisburg, with the reactor Three Mile Island, had big troubles in this year 1979, the first meltdown in an industrialized country in a nuclear power plant took place in the year 1979. So since more than 30 years, since more than three decades, in spite of all the offered money by the government, in spite of all subsidies offered to the nuclear industry, no company decided to go for a new nuclear power plant in the United States. This means nothing else. Last week we got information from a nuclear power plant in Alaska in severe damage. The official level given was level 4, so one level below this starting level of Fukushima. It's a pity that we so far could not get more information about what's going on in Alaska, but I take this and the congratulations of President Obama to Mrs. Merkel on the decision to phase out nuclear in Germany. I take this after Fukushima as a really turning point of the history of nuclear in the United States. W zeszłym tygodniu, a właściwie dwa tygodnie temu, otrzymaliśmy informację o awarii w Wędrówce. Oficjalnie podano, że zagrożenie na linii narodowej w skali zdarzenia roboty radiologicznej osiągnął poziom 4, a więc jedynie jeden poziom mniej niż zagrożenie, które na porządku
zastępowałam elektroniką po ślinie. Niestety nie zostały wdrożone kolejne informacje. Jednak ten fakt, a także to, że prezydent Obama kontrolował kanclerz Merkel decyzji o odejściu od energii atomowej, wszystkie wydarzenia, które wystąpiły po sprawie w Fukushimie, pokazuje, że mamy do czynienia z przełomem i Stany Zjednoczone porzuciły in the European Union, since Chernobyl, we had two new builds. So since 25 years, only two new builds, one in Finland and one in France. And not possible without a strongest state organized subsidies for those two projects. Unia Europejska od czasu zastawy Czarnobyla jest 35 lat. Trwają budowy dwóch elektrowni atomowych w Finlandii i w Francji. Nie byłoby to możliwe bez znacznych nakładów i zaangażowania ze strony państwa. So this nuclear catastrophe in 1986 in the former Soviet Union, nowadays it's Ukrainian territory. So this changed the whole attitude for the first time in the European Union. This very, very low figure on new builds proves that there is not really the mood like the so-called nuclear renaissance. Wtedy ZSRR obecnie Ukrainy po raz pierwszy zmieniła stosunek do energii atomowej w Unii Europejskiej. Niewielka liczba nowych elektrowni atomowych pokazuje, że nie ma zjawiska nazywanego renesansu nuklearnym.